okazję. Tato! Nie możesz tak ciągle robić. Tato! Gdzie jesteś? O, rany. Spróbujmy. No. Tato! Dobra, jak mam przejść przez ten płot? Udało się. No proszę, 78 rok. Okej. Pięknie, Abby. O nie! Trochę się ubrudziłaś, skarbie. Ty też. Gdzie? Tutaj. Wiesz, zawsze, kiedy tak uciekasz, to mnie się dostaje. Daj spokój. Możesz nie wierzyć, ale się o ciebie martwią. Tu jest bezpiecznie. Tato. Ars była dokładnie za tamtymi drzewami. No i? Urodzi lada dzień. Zajrzymy do niej tylko i wrócimy. Obiecuję. Załatwmy to szybko. No, moja córeczka mnie obroni. Skąd wiedziałaś, gdzie jest? Owen mnie wydał, co? Zrobił, co musiał. To miała być tajemnica. Jak to z niego wyciągnęłaś? Spytałam? Pewnie przeszła przez plac zabaw. Chodź. Hej, patrz co mam. O, rany. 78 rok. Nie mam jej w swojej kolekcji. Jest twoja. Tylko obiecaj, że już nic podobnego nie zrobisz. Umowa stoi. Czemu ci nie wierzę? Nie mam pojęcia. Chodź, szukajmy dalej. Tato! Spokojnie. Zaraz wrócisz do Owena. Czekaj, co? Nic. Tylko zauważyłem, że spędzacie ze sobą czas. Więcej niż do tej pory. O Boże. Od dawna wiesz? Jestem twoim tatą. Widzę to, Joło. Na przykład to, że kiedy jesteście przy mnie oboje, bardzo staracie się na siebie nie patrzeć. Robicie się poważni. To urocze. Rety ratunku. No i cię rozśmiesza. Bo jest totalnym głupkiem. Podoba mi się, że jest dla mnie taki miły. Denerwuje się, kiedy mam mnie pilnować. Więc wykorzystujesz to? Ja? Nigdy. Abs, spójrz. Świeże ślady. Spróbujmy znaleźć coś jeszcze. Czekaj. Właśnie podstępem urządzasz mi lekcję tropienia, co? No coś ty. Działa? Cóż, ciebie znalazłam. Tak, ale oszukiwałaś. Rób co musisz, żeby wykonać zadanie. Wow. Czyli jednak słuchasz. Zdarza ci się zabłysnąć. Widzisz coś jeszcze? Jeszcze nie. Szukaj dalej. Tato, coś znalazłam. O Boże. Już urodziła. Fuj. Zobacz. Podwójne ślady. Tato? To ona. Szybko. Nie brzmi najlepiej. Nie, coś jej jest. A co? Chodź. Tato, czekaj. A co jeśli są tu zarażeni? Okolica jest czysta. Wiesz, że wędrują? Masz ze sobą broń, tak? Jasne. No to się nie martwię. W mordę. Abs. Co? Musimy ją uwolnić. Spokojnie, nie bój się. No zobacz. Nie zrobimy ci krzywdy. Już dobrze. Niech to. Utknęła na dobre. Dobra. Abs, chodź tu. Masz. Przytrzymam ją. Okej. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie. Doktorze, jest pan tu? Tutaj, Owen. Co? Chodź tu i pomóż mi ją trzymać. Musi pan wrócić do... Złap ją. Chodź. Ostrożnie. Dobra. Trzymasz mocno? Da. Dawaj, Abs. Spokojnie. Już prawie. Okej? Okay. Ja pierdolę. Wszyscy pana szukają, musimy... Hej, hej! Tato! Ach. Co jest? Chodź! Dobrze się spisaliśmy. Doktorze, mamy dziewczynę. Kogo? Tę, o której gada Marlene. Była w tunelach. Ma tu na ręku starą bliznę. I nie jest zarażona. Niemożliwe. Już zaczęli robić badania, ale... musi pan przyjść. Tato? Jest spleciony z mózgiem. Nie mamy wyjścia. Musi być inny sposób. Nie możemy usunąć grzyba bez zabicia nosiciela. Nosiciela? To dziecko. Nie szalka Petriego. Myślisz, że nie... Jestem tego świadom. I mimo to chcesz ją zabić. Nie, chcę opracować szczepionkę, która ocali miliony istnień. Ile świetlików zginęło za mniej. To był ich wybór. Pytasz się mnie? Czy informujesz o decyzji? Ja chcę, żebyś zrozumiała. A gdyby to była Abby? Słuchaj, wszystko, o co walczyliśmy, wszystkie poświęcenia, te potworne... Szczepionka, wszystko to usprawiedliwi. Gdyby to była twoja córka, co byś zrobił? Abby. Przyniosłam jedzenie. Dziękuję. Słuchaj, Marlene. Zrób to. Dziękuję. Powiem Joelowi. Po co? Przemierzył z nią pół kraju. Ma prawo wiedzieć. Udanej operacji. To słuszna decyzja. Gdybym to była ja, chciałabym, żebyś to zrobił. Jest w tym budynku? Czy to... Abby... Nie! Nie patrz! Tato! Tato! Nie! 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 Joel, błagam cię, wstań! Proszę, nie! Proszę, nie! Joel, wstawaj! Nie! Idź do diabła, pendecho. Zabiję was! Ej, co ty wyprawiasz? Manny! Sprzątam. Nie, chodziło nam o niego, to koniec. Nie możemy tak ryzykować. Mam to w dupie. Ma rację. Nie możemy ich zostawić. Jeśli ich zabijemy, będziemy tacy jak on. Nic nam nie zrobili. Tak? Spójrz na moją twarz. Pierdolę to. Trzeba było stać na straży, jak ci kazałem. Drogi! Ani kroku. Spokój się. Cofnij się, kurwa! Spokój! Można! Zastrzelić mnie. Dosyć! Spadamy. Abby. Hej. Spokojnie. Wszystko gra? Tak, ale... Co tam? Wszędzie cię szukałem. Wzywają nas. A Isaac śle nas na front. Co? Poważnie? Niestety. Zbierajmy się. Już teraz? Tak. Vámonos. Okej. Kurwa, moja szyja. Hej, dzięki, że wczoraj zwolniłaś mi pokój. Luz. Kto to był tym razem? Kuchareczka? Nie, pogodynka. Zeszła z góry. A, pani naukowiec. Nieźle. A, trochę za bardzo jara się pracą. Ciągle nawijała o jakiejś burzy i sam nie wiem. Ale było warto? O, jasne. Mogę umrzeć szczęśliwy. Tak zrób. Nie znajdziesz nikogo lepszego. Za każdym razem tak mówię. Witam, panna Potts. No hej, Manny. Ona też? Dżentelmen jest dyskretny. Muszę chwilę pogadać z tatą. Weźmiesz żarcie? Okej. Weź mi coś konpikant. Zjesz, co wezmę. Ta blizna jest na kolanach, nie? No. Ciebie też miło widzieć, Abby. Hej, Jordan. Zabierasz się z nami do Serevany? Nie, Manny i ja musimy ruszać do bazy. A co macie tam do załatwienia? Mamy ewakuować hotel i szkołę. Zabieramy z powrotem do bazy zapasy i ludzi. Poważnie? No, masz kurwa wiarę, że się teraz wycofujemy? Nie wiesz, czy to odwrót. Przynajmniej Lia szybciej wróci z tej stacji. Zawsze coś, nie? Muszę lecieć. Obyś przeżył jak najdłużej. Obyś umarła bezboleśnie. No dalej. Zajrzyjmy do jej mamy. Come, por favor. Con quien vas a salir? Con Abby. A? Hej, dzień dobry. A, Abby. Jak zdrowie? Wspaniale. Mogłabyś mu kazać się tego pozbyć? Ach, próbowałam. Pasuje mi. Teraz horrible. Bueno, musimy ruszać. Pilnuj go. Dla pana wszystko. Lubisz pływać na trawlerze? Jasne, kiedy pogoda sprzyja. Co dziś dają? Burrito. Znowu. Zawsze mamy kogoś na wieżyczce. Przynajmniej mamy. Abby, co robisz? Hej, damy na spiryta, damy teraz politycznie. Halo, jest kolejka. Co jest do chuja? Przepraszam. Stań w kolejce, jak wszyscy. Serki. Jedziemy na front. Halo. Robisz wiochę. Po co ci trzy? Odłóż jedno. Nie denerwuj się. Mel jedzie z nami. Manny. Gdzie twój plecak? spokoju? Dlaczego mi to robisz? Bo mi na was zależy, tak? Wierzę, że mam dość tego pierdolenia. Wie, że z wami jadę? Tak, wie. I pasuje jej to? Tak. Czemu to brzmiało jak nie? To przez mój akcent. No, ty popadaj w paranoję. No, chyba lubisz utrudniać mi życie. Nie. To szansa, żebyście w końcu zakopały topór. Nie odzywamy się do siebie od Jackson. Mam udawać, że to się nie wydarzyło? Oczywiście, że nie. Musicie o tym pogadać. Chciała zabić Joela, tak jak wszyscy. Ale ona nie jest jak my wszyscy. Nigdy nie zrobiła komuś czegoś takiego. Ciągle zabija blizny. Ale to co innego niż Joel. Nie zapominaj. Jesteśmy trepami. A ona lekarzem. Abby, to przecież rodzina. Zrób to dla mnie. Okej? Okay? Spróbuję. Tylko o to proszę. Spakuj rzeczy. Pójdę po Mel. Dobra. Bądź miła. Goń się. Ach, może później. Naukowiec, tak? Puk, puk. Gotowa? Tak, prawie. Cześć. Hej. Przywrócili cię do służby? Ledwo. Pewnie pozwoliliby ci zostać. Wolałabym nie zbijać bąków. Owen się zgodził? A co on ma do gadania? Musimy jeszcze zabrać Alice. Hej. Postaraj się. Dlaczego cię wzywają? Spokojnie, to tylko rutynowa rotacja. Mogłabyś po powrocie zajrzeć do mojego taty? Chyba mu się... sam nie wiem... pogarsza. To znaczy? Skarży się na ostry ból w nadgarstkach. Ledwo może utrzymać łyżkę. Spróbuję mu załatwić leki przeciwbólowe. Podobno przenieśliście się z Owenem do sekcji 9-6. Aha, jest tam ładnie. Sporo młodych rodzin z dziećmi. Podekscytowani? Maleństwem? Jak widzę te biegające dzieciaki. Tak, prawie jestem gotowa. Te wszystkie płaczące maluchy. Owen pewnie dostaje kręćkę. Jeszcze ich nie widziała. Jest na zmianie z Danim. Danim? Rany. Nie zazdroszczę. Dzięki. Wypisuję Alice. Jest w środku. Świetnie. Abby, weźmiesz ją? Hej, mała. Moja ty wariatko. Jest moja maleńka. Tylko ona z tobą wytrzyma. Zazdrosna. Hej, Al. Idziemy do aut? No to chodźmy. Cześć, Azur. No dobra, skoro tak prosisz... Łap piłkę. No wiesz. Czy widziałam coś tam? Owszem. Ty świntuchu. Co robi w mieście? Coś dla Isaaca? Rano musi być taka samotna. Bardzo to lubi. Spytaj ją kiedyś o kumulusy. Przynajmniej nie trzeba walczyć. Ta, jeśli cię to kręci. Chętnie zostałabym na miejscu. Leczyłabym rodzinę. Tęskniłabyś za ubijaniem blizny. Nie sądzę. Mnie by odbiło. Hej, Abby. Hejka. Hej, Pat. Hej. Hej, Pat. To co zwykle. No jaka. Gracias. Jakie mamy wozy? Weź S24. Ja prowadzę. Podpisz nas. Pendecho. Dzięki. Wytrwajcie jak najdłużej. Obyś umarł bezboleśnie. Przydałaby mi się rozgrzewka. Dobra, nieważne, poradzę. No, no, dobra dziewczynka. Też tęskniłam. Alice z przodu. Mel jest w ciąży. No to się przewietrzy. Porozmawiacie sobie. Tak, tak. Gracias. Jak sobie w ogóle? Kiepsko. Może chcesz coś z Afryki? Nie, dzięki. To żaden problem. Nie, spoko, postaram się zmęczyć. Brałam dodatkowe zadania. Tak jak Owen. To znaczy? Nieważne. Hej, Manny. Dokąd to? Dwójka. S24 do dwójki. Już wytrwał jak najdłużej. Obyś umarł bezboleśnie. Straciliśmy fermę? Tak. Planujemy ją odzyskać? Nie, Isaac mówi, że to mało ważne. Łowimy dość dzikich łososi. O co ci chodziło za mną, Joel? Nie widziałam go od 2 tygodni. Ciągle zgłasza się na ochotnika. Rozmawiał z tobą? Mówił coś... Nie rozumiem. Znaczy, widziałam go w kantynie, ale raczej się unikam. Jackson mi wstrząsnęło. Nie przejmowałam się. Następna! Trzymać się! Do przodu! Pieprzone blizny. Jak daleko do bazy? Kawałek. Jesteśmy na widoku. Chodźmy tam. Sprawdźmy, czy jest tu bezpiecznie. Niezłą bombę. Tak jest. Może należało zostać na zewnątrz. Nie. Będzie dobrze. Gdzie schować? Słyszycie? Towarzystwo. Zarażeni. Rozwali! I oglądania anime. Co? Nic. No dobra. Chyba widzę wyjście. Abby! Abby! Trzymaj się! Chodź się! Uwaga! Tak, ale kończą mi się naboje. Czy możemy stąd spierdalać? Tak. Spierdalajmy stąd. Wynośmy się stąd. Słuchajcie! Chyba znalazłem wyjście! Manny. Robi się. Panie przodem. Jeszcze miesiąc i się nie przecisnę. No dalej, Abs. Panie przodem, tak? Lubię. Przypominasz Klarnie twojego taty. Nie bardzo. Te rośliny mają się dobrze. Masz rację. Wiecie co? Nie jest źle. Miałyście szansę się do siebie zbliżyć. Zamknij się, Manny. Zadziałało. Może później. Przed nami baza. Nie widać blizn. Muszą tu być. To. Nie stójmy tak. Boże. Pamiętacie, jak kiedyś mogliśmy tędy przejść bez obaw, że zaatakują nas blizny? Tęsknisz za czasami pokoju? Było łatwiej, co? Zbyt łatwo. Straciliśmy czujność, a oni powiesili cały nasz oddział. To był odwet za to, że zastrzeliliśmy tamte dzieciaki. Okej, ale te dzieciaki zaatakowały nasze. Co ty byś zrobiła? Bo ja wiem, nie strzelałabym tak? No, ja tam wolałbym ocalić naszych. Manny, to dzieciaki, to nie ich wina. Nasza też nie. Sami się o to prosili. Jasne. Nie chcę zapeszyć, ale coś Manny, zajrzyj tam. Robi się. Kabel o coś zaczepił. I proszę, chodź! Mel, zostań z Alice. Spróbuję otworzyć te drzwi. Znaleźć dla was wejście. Super. Ostrożnie. I? Wciąż ani śladu blizn. Może się poddali? Żartowniś. Nie. O. To dość wysoko. Tak, całkiem. Załatwione. Dobra, Mel. Jesteśmy. Jestem przy drzwiach. Halo? Trochę nam się samotnie. Dobra, dalej. Szybko. W porządku. Ten. Wow. Zobaczcie. Jakiś warsztat dla łódź. Zapamiętajmy to miejsce. Dowództwo zawsze szuka zapasowych części. Wiesz, tata zabierał mnie na ryby na takiej łodzi. Dostawałem choroby morskiej. Było do bani. Mani, nie zachodź w ciąży. Staram się. Widzisz jakieś wyjście? A może ten? Dobra. Trzymam to! Lećcie! Podepij. Sorry. Nic do mnie jest? Ta! Korba pękła. Co teraz? Abby, spójrz. Wyjście. Manny, trzymaj się! Zaraz znajdziemy drogę na dach. Dobra. To jak? Cieszysz się, że się z nami zabrałaś? No tak. Przypomnij mi, żebym podziękowała Maniemu. Cieszę się, że jestem tu z wami, że w razie tarapatów jakoś pomogę. Hej, czemu mnie unikasz? Nie unikam cię. Prawie ze mną nie rozmawiasz od czasu Jackson. Sama nie wiem. Chyba byłam zbyt wstrząśnięta. Myślisz, że Joel na to nie zasłużył? Zasłużył na coś gorszego, ale wolałabym nie brać w tym udziału. Kumam. Kto by chciał, co? Nie o to mi chodzi. Spróbujmy dostać się do tego włazu. Jasne. Hej, Mel. Podsadzę cię. Sprawdź, czy coś tam jest. Okej. Raz, dwa... Jestem! Masz coś? Co robisz? Zabieram nas stąd? Dobra, tylko powoli. Jedna z zalet bycia w ciąży. Niski środek ciężkości. Wierzę ci na słowo. Udało się. Nawet nie patrzyłaś? Co? Okej, zbliżamy się do włazu. Co widzisz? Tu nie ma wyjścia. Takiej nie mam. sprytnie. Przypomina mi trochę łódkę Owena. Tam jest kładka, która biegnie do włazu. Tylko jak się na nią dostać? Okej, wygląda nieźle. Nieźle. Dobrze kombinujesz. Zobaczymy. Dość wysoko. Dostajesz zawrotów głowy? Zwłaszcza jak patrzę w dół. Tam są. Manny! Schodzimy! Dobra! Patrz! Nasza baza. Rzut beretem. Możemy przejść przez rozjezdnię. Chcesz najpierw stąd zejść? O tak. Nie sądziłam, że czegokolwiek się boisz. Nie jestem taka nieustraszona. Daj spokój. No, nie potrafiłabym nikogo zoperować. Bałabym się, że coś spieprzę. Myślisz, że ja się nie boję? Och, jeśli cię to pociesza, tata zawsze uważał cię za najlepszą uczennicę. Naprawdę? Przecież zawsze mówiłaś, że się nie zna. Chodź. Alice, o, dobra psina. Wreszcie się dogadałyście. Jak? Cicho? Tak. Nie gra mi to. A, jesteśmy już prawie w bazie. Rany. Jak już wrócimy, znajdę kanapę. Obejrzę i będę chlała aż zasnę. Okej, ciekawe. Masz coś? Może tu być skład broni. No to mi się podoba. Zadziałało. No i dobra. Hej, w tę stronę. Dobra, idziemy wzdłuż torów. Zaprowadzą nas do drogi do bazy. Nie podoba mi się to. Wiem. Oczy szeroko otwarte. Jak pokonany mur. Nie mam pojęcia. Musi być. Cicho. Każdy martwy wilk to krok w stronę lepszego świata. Odnośnie. Ja pierdolę. To już? Nikogo nie widzę. Za mną. Chodźmy. Ej, tutaj. Chodź, mała. Patrzcie, już niedaleko. Tędy. Cholera. Odwrót! zbierać! Gotowi? Dobrze, że tu byliście. Byliśmy w pobliżu. Kurwa, stary, trzymasz się? Chyba przeżyję. Pomogę ci. Hej, pokaż dłonie. Ruszamy! Mel. Co? Twoje plecy. Uciskaj jak najmocniej, okej? W mordę. Nic nie czułam. Hej! Mamy dwójkę. On ma ranę postrzałową w dłoni. Hej. Dobrze się spisałaś. To prawie komplement. Idź po pomoc. Alice, zostań. Chodź, tędy. Siad. Straciła dużo krwi, co? Źle, że ją wzięliśmy. Wyliżę się. Wyliżę się. Mamy. Hej, chodź tu. To Alice. Chodź, Alice. Dobry pies. Dzięki. Ci nowi rekruci. Nie ufam im. Jeszcze raz dzięki. Hej, Manny, zaczekaj.